Wirus może być groźny, więc trzeba się odpowiednio zabezpieczyć. Od osób przebywających w kwarantannie domowej i podejrzanych o zakażenie koronawirusem wymazy pobierają takie mobilne zespoły. Choć jak widać medycy są w pełni wyposażeni w środki ochrony osobistej, to przed każdą taką wizytą czują pewien niepokój. Zawsze się będziemy obawiać, a praca nie jest trudna, bo po prostu jesteśmy zabezpieczeni, tak jak widać, i nie ma z tym problemu i wiedziemy, gdzie jedziemy i po co, tak? Trwa to niecałe 10 minut. Wchodzi się do pacjenta, pobiera się wymaz i się wychodzi. Na mocy porozumienia pomiędzy wojewodą śląskim a bytomskim szpitalem specjalistycznym nr 1 mobilny zespół do pobierania wymazów wspierają 4 pielęgniarki z Bytomia. Jeżdżą, pełniąc dyżury pod telefonem, jeżeli jest taka potrzeba. Dostają sygnał od koordynatora, karetka przyjeżdża po nie, no i jadą w teren na cały Śląsk. W Bytomiu już od marca funkcjonują 2 takie zespoły wyjazdowe do pobierania wymazów i szybkiej diagnostyki pod kątem obecności koronawirusa. Dzięki uruchomieniu dodatkowego zespołu transportu sanitarnego znacznie skrócił się czas oczekiwania na wynik badania. Pacjenci nas oczekują, bo oni chcą wracać do pracy, bo to są z reguły lekarze, pielęgniarki i pracownicy służby zdrowia i oczekują nas, żeby ten wymaz był zrobiony jak najszybciej, żeby mogli wrócić do pomocy, do pracy. Sporo pracy ma taki zespół medyków. Tylko jednego dnia załoga tej karetki pobrała 21 wymazów od mieszkańców z terenu całego województwa śląskiego.